Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku, moi kochani, Polska Ekstraklasa od firmy SportZoo. Przygotowałem 10 saszetek, jak widzicie. Zrobimy sobie kolejny pojedynek. Tym razem wybrałem Legię i Raków, czyli drużyny, które ostatnie sezony naprzemiennie biły się o mistrza. Zobaczymy, kto tym razem tutaj zwycięży. Tak więc bez przeciągania otwieramy saszetki. I w pierwszej trafiamy Widzew, Hanuszek. Następnie jest Legia, Rafał Augustyniak i Legia prowadzi 1-0. Śląsk, Karol Borys. Jeszcze raz Śląsk, Łukasz Bejger. I znowu Legia, Bartosz Ślisz. Czyli 2-0 jest dla Legii. I tutaj mamy Krykuna z Piasta. Mamy kartę do gry. Do tego Ruch, Jakub Bielecki. Z Górnika jest Triantafilopulos. Puszcza, Mroziński. Legia, Kacper Tobiasz. Już jest 3-0. Ruch, Kacper Michalski i Next Gen Tomasz Pieńko z Zagłębia. Kolejna karta do gry. Piast, Grzegorz Tomasiewicz. Z Jagiellonii Jakub Lewicki. Puszcza, Marcel Pięczek. ŁKS, Piotr Janczukowicz. Śląsk, Matias Nahuel Lejwa. I jest logo Rakowa. A więc pierwszy punkcik dla Rakowa, 3-1. Mamy Krakowie, Gita, z Warty, Stavropoulos, Górnik, Piotr Krawczyk, jeszcze raz Górnik, Rafał Janicki, z Puszczy Artur Siemaszko i Dalibor Takacz z Korony Kielce w Whole World. Górnik, Paweł Olkowski. Korona Kielce, Markus Godinho. Zagłębie, Bartosz Kopacz. Stal Mielec, Łukasz Gerstenstein. Z Piasta, Katranis i w Whole World Nilo Maenpa z Warty. Czyli do przerwy Legia prowadzi z Rakowem 3-1. Kolejna karta do gry. I mamy Radomiaka. Frank Castaneda. Z Górnika Sekulicz. Zagłębie Kurminowski. Lech Szymczak. Raków Ben Lederman. Mamy 3-2. Ale Legia odpowiada natychmiast. Paweł Wszołek. Team Spirit. I mamy 4-2. Takuto Oshima z Krakowi. Jest Legia. Ernest Mucci. 5-2 już. Guilaimer ze Stali. Korona. Godinho. Puszcza. Cholewiak. I z Lecha mamy Eliasa Andersona na karcie w Whole World. czy Raków jeszcze jest w stanie tutaj odrobić te straty, czy już raczej będzie problem. Bo jest 5-2 i mamy Pawła Jaroszyńskiego z Krakowi, Korona Jacek Podgórski, ŁKS Michał Mokrzycki, z Lecha Filip Bednarek, Radomiak Leonardo Rocza i Markus Godinho Full World Korona Kielce. Dwie saszetki zostały. I mamy Lecha Christopher Welde. Jest Raków Fran Tudor 5-3. Widzew Marek Hanuszek, Krakowia Michał Rakoczy, Jagiellonia Rui Filipe Nene i w Hull World Rafael Rossi z Radomiaka. I ostatnia saszetka. Z Ruchu mamy Remigiusza Szywacza, Górnik Robert Dadok, Piast Kamil Wilczek, Śląsk Rafał Leszczyński, Puszcza Kevin Komar i ostatnia karta to Górnik Zabrze Lawrence Enali na karcie Full World. Czyli ostateczny wynik to zwycięstwo Legii nad Rakowem 5-3. Ok, moi kochani, to tyle z mojej strony. Napiszcie, jakie chcielibyście kolejne meczyki, żebym rozegrał. Także ja dzisiaj się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!